i jest dopiero na miejscu 23. Roar Ljökelsen na naszych ekranach. To już jest jeden z tych weteranów skoków narciarskich. 19 miejsce podczas rywalizacji w Lahti. Stąd też 19 miejsce w turnieju nordyckim. I blisko. Nie udał się ten skok Ljökelsejowi. Mika Kojankowski, trener reprezentacji Norwegii, na naszych ekranach uderzył rękami w uda Roar Ljökelsoj. 106 metrów. Łukasz Rutkowski cały czas na miejscu 9. Przypomnę, Łukasz Rutkowski 106,5 metra. Dwóch naszych reprezentantów jak na razie oddało swoje skoki. Na miejscu 18 w tej chwili jest Stefan Hula. Przypomnę, odległość na Stefana 97,5 metra. Jest na 9 miejscu Roar Ljökelsoj. Zepchnął na 10 Łukasza Rutkowskiego. O punkt i 0,6 wyprzedził naszego reprezentanta Norweg. A to Andreas Kytel. Według mnie jedna z takich niespodzianek i minus największych tego sezonu. Spodziewałem się dużo więcej po mistrzu świata z Liberca, z dużej skoczni. A tymczasem zupełnie stracił formę, kompletnie mu te skoki nie wychodzą. Parę razy zdarzyło mu się nie zakwalifikować do, już nie mówię serii finałowej, ale zdarzyło mu się również nie przebrnąć przez kwalifikację. Teraz 106,5 metra, tyle ile Łukasz Rutkowski. Na Andreas Kytelu to przecież skoczek, który 15 razy w swojej karierze stawał na podium Pucharu Świata. A tu taka niespodzianka. W roku olimpijskim no, z formą trafił tylko Simon Amann. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Dwa złote medale są najlepszym tego dowodem. Stąd też Martin Künzle, myślę, ma jakby no, spore i żelazne alibi co do tego, że bardzo mocno przepracowany był ten okres przygotowawczy. No ale co się dzieje z 30-letnim już Andreasem Kytelem? No to ciekawe. Matti Hautamäki na naszych ekranach, reprezentant Finlandii. 16 miejsce podczas konkursu w Lahti. Mocno wyprostowany i dobry skok. On zna ten skocznie doskonale, skacze przed własną publicznością. Matti Hautamäki z Kuopio. 112,5 metra to na razie piąta odległość na pierwszej serii. Zobaczmy raz jeszcze. Matti Hautamäki od sezonu 97-98 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata. Był 10 wówczas Falun, zakończył tą rywalizację w pierwszym sezonie na 39 miejscu w klasyfikacji generalnej. Dwukrotnie był trzeci. No, ma na swoim koncie również medale Mistrzostw Świata. Był przecież wicemistrzem świata na dużej skoczni w Val di Fiemme. Był też brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City. No ale teraz nie najlepiej. Piąte miejsce i Jernej Damian, o którym już wspominałem na naszych ekranach. 26-letni już skoczek z Lubliany, trenujący w klubie Liria. No i też słaby skok. Nie nabrał wysokości. Biorąc pod uwagę warunki, jakie panują w tej chwili na skocznie, najważniejsze momenty, w momencie odbicia jest nabranie tej wysokości, by mieć tą poduszkę powietrzną pod nartami, by odpowiednio móc szybować, by ten tor lotu nad zeskokiem był jak najbardziej taki, no, raz, że wysoko, dwa, no nie za bardzo w górę. 17 miejsce, 102 metry Jerneja Damiana. Rozczarowanie, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Włącznie chyba z samym skoczkiem, który chowa się w tej chwili za swoimi nartami. A to Shohei Toshimoto. Reprezentant Japonii, 20-latek. To młodszy skoczek, mieszkaniec Sapporo. 43 miejsce w Lahti, nie zakwalifikował się do serii finałowej i tutaj grozi mu to samo. Karel Jantila, no myślę, nie może być zadowolony z tego, co pokazał jego podopieczny, który wskakiwał już nawet do pierwszej dziesiątki w tym sezonie. Był przecież 7 w Sapporo, był 6 w Kusamo. No ale to dwa takie wyskoki tak naprawdę tego młodego skoczka. Później, no średnio. Widzą Państwo, dopiero 21 miejsce, a więc 97,5 metra. No o awansie do finałowej 30 Japończyk może zapomnieć. Ciekawe, co pokaże Martin Schmidt. 32 miejsce w Lahti. Nie zakwalifikował się do serii finałowej. To myślę też niespodzianka. Nie tak dawno jeszcze lider reprezentacji Niemiec. Teraz do głosu doszli Michael Urman i Michael Neumayer. No i ten wicemistrzowski tytuł w Whistler Olympic Park w konkursie drużynowym na pewno bardzo podbudował reprezentację naszych zachodnich sąsiadów.
No, potrzebowali Niemcy tego impulsu, brakowało im tej osoby, która szarpnęłaby te skoki w tym kraju. Jak pamiętamy przecież kilka lat temu, to właśnie Martin Schmidt, to między innymi Sven Hannawald, to także w pewnym momencie Stefan Hoke jako bardzo młody skoczek byli liderami, byli idolami, no i Niemcy napędzali koniunkturę. Teraz to troszeczkę tam usiadło, no ale ten sukces na Igrzyskach Olimpijskich w konkursie drużynowym na pewno dobrze niemieckim skokom zrobił. Tom Hilde. No i ładnie. To nie był zły skok. Myślę, że Mika Kankowski pokiwa głową z uznaniem, czy nie? No, nie zobaczymy tego. 112,5 metra. Tyle, ile Matti Hautamäki, który jest w tej chwili na piątym miejscu. Tom Hilde to jest tak naprawdę jego piąty sezon w zawodach Pucharu Świata. Najlepszy 2007-2008, kiedy to zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. On sam nie do końca jest zadowolony z tego skoku. Ma już na swoim koncie aż 8 razy miejsca na podium. No ale zostawmy Toma Hilde. Popatrzmy, co zrobi Kamil Stoch. 120 metrów w serii próbnej. Jest w stanie Kamil skoczyć tutaj daleko. Pamiętamy tę znakomitą pierwszą serię w Lahti, kiedy Kamil wskoczył do pierwszej dziesiątki, był szósty. Później, no o tym drugim skoku pewnie wolałby szybko zapomnieć. Teraz pierwsza seria, no i blisko. Chyba za bardzo w górę skierowane odbicie. Wytracił prędkość, no i później pozostało już nic innego, jak tylko walczyć o te cenne metry. I 104 metry to spowodują, że wypadnie poza pierwszą dziesiątkę. No co do tego nie mam wątpliwości. Pytanie teraz, jak daleko? No myślę, że w granicach tego 15-16 miejsca Kamil w tej chwili powinien być. Ale widzą Państwo, za wiatr plus 0,3 punktu, jest 11 nawet. A to dlatego, że tam jest ciasno bardzo, jeżeli chodzi o noty zawodników. A więc no, zmieniły się troszeczkę warunki. W tej chwili delikatnie zawiewa od tyłu, chociaż patrzę na te wskaźniki, no nie pokazują tego. Widzą Państwo 36 skoczków z 56, 20 pozostała. Freund, Prewc i Dekon Savoie, pierwsza trójka. Hilde, Keituri i Hautamäki na miejscu szóstym. Schmidt siódmy, pierwszą dziesiątkę zamyka Oli Młotka. Kamil Stoch na wysokim 11 miejscu. No i jeszcze jeden skoczek. Jeżeli skoczy gorzej niż Kamil, nasz zawodnik będzie w finałowej 30. Patrzymy na miejsca. U 14 jest Łukasz Rutkowski. A więc on potrzebuje czterech skoczków, którzy skoczą gorzej, by wejść do pierwszej trzydziestki, by znaleźć się w drugiej serii finałowej. No i 29 jest Stefan Hula. No Stefan niestety bez szans na to, by w finałowej serii się znaleźć. Najbliżej tego jest Kamil Stoch. Przypomnę, 11 miejsce w tej chwili, 20 skoczków pozostało do końca, a więc jeżeli wszyscy pokonają Kamila, będzie 31. No, ale gorąco wierzę, może powiem tak, że nie liczę, ale wierzę, że pojawi się ktoś, kto jednak zepsuje skok i zobaczymy Kamila Stocha w serii finałowej. Kamil, przypomnę, 104 metry, a to Antonin Hajek. Po nim jego kolega z reprezentacji Jakub Janda, na razie zdecydowanie młodszy Hajek, mieszkaniec Harachowa z klubu Dukla Liberec. Jest Hajek już w powietrzu, on potrafi, no i myślę, że możemy powiedzieć tak. Kamil, witaj w serii finałowej. No ale poczekajmy jeszcze. Mam nadzieję, że moje wyliczenia są dobre. Teraz 20 skoczków jeszcze skacze. Kamil był 11. No to jakby na to nie patrzeć, wychodzi 31 miejsce, jeżeli wszyscy by go pokonali. A tu 93,5 tylko. Daleko w klasyfikacji spada. A wobec tego Antonin Hajek, a Kamil Stoch już na pewno co najmniej będzie 30. A więc będzie w serii finałowej. No czekamy, aż jeszcze paru skoczków zepsuje swoje skoki i być może Łukasza Rutkowskiego również zobaczymy w serii finałowej. Jeszcze trzech musiałoby skoczyć gorzej niż Łukasz Rutkowski, który w tej chwili jest na miejscu 14. Łukasz 106,5 metra. Kamil 104 i o 3 miejsca wyżej od Łukasza, a to Jakub Janda. No i ciekawa sytuacja, to nie był dobry skok. Dawid Irautek schował się za Waltera Hofera, trener reprezentacji Czech. 103,5, a więc o 2,5 metra, o 3 metry bliżej niż Łukasz Rutkowski. No ale przypomnę, tutaj bardzo istotne są te punkty. Ten wiatr, który kręci, który zawiewa najczęściej z przodu.
te punkty, które są odejmowane zawodnikom, one decydują w tej chwili o wszystkim, kiedy jest bardzo ciasno w klasyfikacji. Tutaj każda dziesiąta część punktu jest na wagę złota. Zobaczmy, jest w tej chwili na miejscu 16, a więc za Łukaszem Rutkowskim Jakub Janda.